To jest podcast Długi Dystans z Rowerem, w którym przedstawiam wam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam Was bardzo serdecznie. Jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej miło jest mi ciebie powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętajcie proszę, że notatki do tego odcinka dostępne są na stronie długodystansrowerem.pl Ukośnik podcast, ukośnik 12. Przy okazji przypominam, że na tejże samej stronie internetowej znajdziesz poradnik początkującego kolarza długodystansowego. Już teraz zachęcam Ciebie do jego pobrania, nawet jeśli jesteś początkującym amatorem, ponieważ znajdziesz tam aż siedem porad, które przydadzą się także osobom zaczynającym swoją przygodę z kolarstwem. Zanim przejdę do tematu głównego dzisiejszego odcinka, chcę Wam powiedzieć, że nagrywam dzisiejszy odcinek z małym poślizgiem. Jest środa, 1 kwietnia 2020 roku, Prima Aprilis. I no, już powinien być ten odcinek opublikowany. Jest 651 i dopiero co zaczynam go nagrywać. A dlaczego tak się stało? Stało się tak właściwie z kilku powodów. Po pierwsze, miałem w planach, żeby nagrać ten odcinek z nieco większym wyprzedzeniem, jeszcze w poprzednim tygodniu, ale się nie udało. Miałem w planach, żeby nagrać ten odcinek wczoraj, we wtorek wieczorem czy późnym wieczorem, ale też się nie udało. Wczoraj miałem bardzo intensywny dzień w domu, bo po pracy e, zaraz jeszcze brałem udział w e, konferencji online, e, a jeszcze na dodatek po wszystkim pomagałem mojemu tacie zdalnie z komputerem. Także widzicie, taka, e, taka ciekawostka. Trochę zeszło, zrobiła się godzina 23, a przez to, że z tatą też przez telefon sporo rozmawialiśmy no to mój głos już się raczej nie nadawał do tego, żeby, żeby cokolwiek ciekawego dla was nagrać. Postanowiłem więc, że wstanę dzisiaj nieco szybciej i przed pracą, przed home office'em e, dokonam tegoż nagrania. Mam dla Was jeszcze pewne ogłoszenie. Hmm. biłem się z myślami, czy robić to tutaj, czy, czy nie. Natomiast zależy mi na tym, żeby moja informacja dotarła do szerszego grona. Głównie dotyczy to osób, które na bieżąco słuchają moich podcastów, ponieważ chcę się bardzo króciutko odnieść do obecnie panującej, jak ja to nazywam, korona izolacji w naszym, naszym kraju. Notabene obiecuję, że słowo korona pada chyba drugi raz i, i ostatni. Mam nadzieję, że więcej tego nie usłyszycie w tym odcinku. Bo chcę też, żeby, żebyście w tym odcinku odpoczywali od, od tych trudnych chwil. Ale w związku z tymi czasami, w jakich przyszło nam żyć, postanowiłem uruchomić trochę swoich działań związanych z pracą zawodową. Więc jeśli mnie obserwujecie też na mediach społecznościowych, to już to zauważyliście, że nie samym rowerem człowiek żyje. Chcę Wam tylko krótko powiedzieć, że postanowiłem podzielić się swoją wiedzą, bo jeśli tego nie wiecie, to zawodowo jestem programistą, tworzę strony internetowe. I postanowiłem dołączyć się do takiego niewidzialnego, może jeszcze ruchu, który ma na celu uratowanie polskiego biznesu. Uważam, że w dzisiejszych czasach jedyne co Pewnie jedną z niewielu rzeczy, którą przedsiębiorcy mogą zrobić, zwłaszcza ci, którzy mają biznes stacjonarny, to jest przeniesienie swojego biznesu do świata online. Więc na moim profilu imiennym na Facebooku w poniedziałek poprowadziłem pierwszą prelekcję w formie nagrania na żywo. Drugie nagranie zaplanowałem na czwartek, na 2 kwietnia, na jutro, i te nagrania mają na celu pokazać i wytłumaczyć, w, mam nadzieję, prosty sposób, jak można własnymi siłami stworzyć stronę internetową. A obiecuję Wam, że wcale nie jest to trudne zadanie planuję, że już w trzecim odcinku, w trzecim nagraniu, w trzeciej sesji na żywo będę mógł opowiedzieć czy nawet pokazać, udostępniając ekran, już proces instalacji strony internetowej i pierwszy twór działający. Więc jeżeli macie jakiś swoich znajomych, którzy prowadzą biznes który to wisi na włosku, szukają pomysłów na to, co zrobić, żeby się uratować, to przekażcie im informacje o, o mojej działalności. E, może chociażby ze względu na optymalizację kosztów, e, chcieliby zrobić samodzielnie stronę internetową, a może już mają stronę internetową, tylko że chcieliby ją zaktualizować i nie wiedzą kompletnie, jak to działa, za, za co się zabrać. Przekażcie im informacje o mojej działalności. Ja robię to zupełnie pro bono, bo mam po prostu taką misję, czuję taką potrzebę, żeby się z wami dzielić, wiedzą, dzielić się tym, czym też tak naprawdę żyję na co dzień. E, więcej informacji na moim profilu imiennym na Facebooku e, i w notatce do tego odcinka znajdziecie link, który prowadzi do, do mojego konta na Facebooku. E, jeśli chcecie być na bieżąco, nie ma sprawy, możecie dodać moje konto do mm, znajomych. Ja zaakceptuję wszystkie zaproszenia, e, które do mnie będą napływać od dnia dzisiejszego. E, bo już trochę odchodzę od tego, żeby w znajomych mieć tylko i wyłącznie osoby, które faktycznie znam. Chcę, żeby nawet jeśli się nie znamy personalnie, twarzą w twarz, to jeśli tego słuchacie i wysyłacie mi zaproszenie do, do znajomych, to znaczy, że już w jakiś sposób się znamy. Czy może bardziej wy znacie mnie? I co jest miłe. Więc nie, nie krępujcie się, możecie wysyłać do mnie zaproszenia do znajomych, ja je zaakceptuję, a dzięki temu też będziecie bardziej na bieżąco z informacjami i z treściami, które poza taką działką rowerową zamierzam czynić. Dobra, zejdźmy do, do tematów rowerowych, bo podcast jednak jest o rowerach, jakby nie patrzeć. Także tyle ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o moim pierwszym udziale w Ultramaratonie. E, ponieważ ze storytellingu e, dopiero co się uczę, więc nie wiem, jak mi to wszystko wyjdzie. Teraz się trochę uśmiecham, bo e, niedawno miało, być, mia, miało się odbyć spotkanie e, trójmiejskich podcasterów, w którym mieliśmy sobie rozmawiać o storytellingu. Ale niestety spotkanie z różnych przyczyn musiało zostać przeniesione. Tutaj nadmienię, że spotkanie miało być w formie online, także spokojnie izolujemy się. Ee, więc o storytellingu wiem niewiele, zobaczymy jak mi to wyjdzie w praktyce. Więc też będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, jak się słuchało tej opowieści, tej historii. A dzisiaj na tapetę idzie wyprawka kaszubska, czyli 510 na liczniku wyszło 511 km do przejechania non-stop. I teraz zastanawiam się, kiedy to było. Kiedy była ta wyprawka kaszubska? Spróbuję sobie szybko spojrzeć w kalendarz, bo przygotowując się. E, przygotowując się do podcastu, nie wiedzieć dlaczego, ale spoglądałem sobie w kalendarz e, nie z tego e, okresu. Dobra, już mam na, na tapecie 21 kwietnia 2018 roku, więc zobaczcie, że e, no za chwilę, za trzy tygodnie miną równo dwa pełne lata, odkąd, tak dobrze liczę? Tak. Dwa pełne lata odkąd jechałem wyprawkę kaszubską. To był mój debiut. To był mój debiut w ultramaratonach. Chwilę przed tym miałem wycieczkę, którą sobie sam zorganizowałem. I to chyba było jeszcze w marcu. Nie wiem, w kalendarzu nie mam tego zaznaczonego. Jeśli jesteście ciekawi, kiedy to było, to na moim blogu jest wpis z wycieczki, którą sam sobie zrobiłem niecałe 300 km samodzielnie, z czego początek był w nocy wyjeżdżałem o 22.00. W poprzednim odcinku podcastu nawet mówiłem nieco, że chyba zacznę opowieści o, o, o ultramaratonach, właśnie zaczynając od tej wycieczki. Ale postanowiłem, że tamtą wycieczkę może zostawię na jakiś inny okres. A i tak sporo informacji mam opisane też na blogu. W notatkach do odcinka też Wam zostawię link do, do mojego opisu z tamtej wycieczki samodzielnej. A dzisiaj chcę się skupić jednak na tej wyprawce kaszubskiej. Parę dni temu nawet, zanim przejdę jeszcze do, do całej historii, to też jeszcze was odnoszę, odniosę Was do mojego konta na Instagramie. Zapraszam serdecznie do, do obserwowania. Parę dni temu wrzuciłem tam post z filmem. I wydawało mi się, ja nawet napisałem w opisie do, do tego filmu, że jest to pierwszy raz, kiedy publikuję ten film. No i teraz biję się w piersi, przyznaję się, że popełniłem błąd, bo wcale nie jest to pierwszy raz, kiedy opublikowałem ten film, który na Instagramie... A przepraszam, widzicie, jeszcze chrypka poranna wychodzi ze mnie, a przy okazji też widzicie, że staram się jak najmniej ciąć materiału. E... Materiał, film po wyprawce kaszubskiej ukazał się już dużo wcześniej, bo właśnie na łamach bloga. I tam na, na blogu jest relacja złożona z dwóch osobnych wpisów. W notatkach do odcinka zostawię Wam też linki do, do tej relacji, i właśnie w części drugiej relacji też jest zamieszczony filmik, który umieściłem też na, na Instagramie. Więc y, tutaj przyznaję się do, do błędu: kompletnie zapomniałem, że faktycznie na blogu publikowałem y, tamten materiał filmowy. Y, Dobra, jak to się w ogóle zaczęło, ta, ta moja historia z wyprawką kaszubską? E, otóż pewnego pięknego dnia, a musicie jeszcze wiedzieć, że w ogóle początek 2018 roku e, był dla mnie bardzo wymagający, bo musiałem sobie zorganizować jakąś imprezę m, ultra, e, która zapewniłaby mi kwalifikacje do Bałtyk Bieszcza który miałem w planach przejechać również i w tym samym roku. I takim planem był Pierścień Tysiąca Jezior, organizowany w czerwcu. Ale pewnego dnia, to był chyba styczeń, może luty, chyba bardziej luty, Odezwał się do mnie na profilu facebookowym pewien kolega. Imienia w tej chwili nie pamiętam, ale zdaje się, że na blogu nawet mam napisane. Przepraszam, że nie pamiętam imienia. Nie mam niestety pamięci do imion. Muszę sobie parę razy powtarzać. Najlepiej nawiązać y, trochę więcej relacji z, z, z osobami, żeby zapamiętać ich imiona, ale jest to jedna z rzeczy, nad którą pracuję sam ze sobą. Staram się w tym poprawiać i udoskonalać, więc y, tak to wygląda. Y, tak, ale odezwał się do mnie kolega, który zaproponował mi, że jest coś takiego jak wyprawka kaszubska, i informacje na ten temat mogę znaleźć tylko i wyłącznie na forum rowerowym. Podróże rowerowe.org No, i wszedłem sobie na, na to forum, przeczytałem, że faktycznie taka impreza jest organizowana, i co przykuło moją uwagę, to to, że właśnie ukończenie wyprawki kaszubskiej w podanym limicie czasu, a określonym było 30 godzin, zapewni kwalifikacje do ultramaratonu Bałtyk Bieszczady Tour. Pozostało mi więc nie zrobić nic innego jak odezwać się do organizatora, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie słucha, i wpłacić opłatę startową i pojechać. I tak też się stało. 20 kwietnia pojechaliśmy razem z moją żoną do miejscowości Izbica, niedaleko łeby. Tam miałem wynajęte miejsce w domku kempingowym i w tym domku spałem razem z trzema innymi osobami. A to też jest ciekawe, z kim spałem, to zaraz wam też opowiem. Żona mnie zawiozła rozpakowałem sprzęt, przewitałem się ze wszystkimi. Pożegnałem się z żoną. Usiedliśmy do, do ogniska. I próbowałem się wczuć w klimat osób, które jeżdżą ultramaratony. Tak, to był ten moment, kiedy siedzisz przy wspólnym stole, i właściwie to nie wiesz, co masz powiedzieć. Słuchasz tych wszystkich opowieści, wszystkich innych osób, które mają już za sobą bagaż doświadczeń które mają niezliczone pokłady historii. I wszystko to jest z ultramaratonów. Jedyne, co mogłem zrobić, to siedzieć i słuchać z zapartym tchem ich historii. I no na szczęście było też tak, że próbowaliśmy się tam troszkę lepiej poznać, więc ponieważ ja wtedy miałem naturę bardzo zamkniętego introwertyka, więc ciężko było mi. Nawiązywać kontakt i relacje z innymi osobami, zwłaszcza twarzą w twarz. Dzisiaj wydaje mi się, że trochę jest z tym lepiej u mnie i no, muszę Wam powiedzieć, że tamte historie zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Nie pamiętam wszystkich, ba nie pamiętam żadnej. Widzicie, takie to były emocje dla mnie, że rzeczywiście robiłem wielkie oczy a jakoś nieszczególnie, nieszczególnie je zapamiętałem. No ale to nic. Eee, koło godziny 22, może 23. Eee, a, chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Widzicie, siedzieliśmy przy tym ognisku i było bardzo przyjemnie, ciepło. Eee, wiatru chyba nie było w ogóle. Eee, przy samym ognisku oczywiście wiadomo, jak to ogień Nadaje sporo ciepła i nadaje takiego niepowtarzalnego klimatu jak zawsze. Ale spojrzałem w pewnym momencie w górę i zobaczyłem piękne, gwieździste niebo. I to pamiętam do dzisiaj. To rzeczywiście mi utkwiło w pamięci. Ponieważ następnego dnia o godzinie 8 mieliśmy start, to chciałem się też wyspać. Chciałem się jakoś przygotować. No to poszedłem do, do domku, żeby się przespać. W domku w międzyczasie pojawił się drugi lokator. Pierwszego poznałem wcześniej, już, jak wstawiałem rower do pokoju, ale pojawił się też drugi lokator. Mam nawet zrobione zdjęcia ich rowerów, bo zrobiły na mnie przeogromne wrażenie. Dzisiaj dla mnie takie rowery są już rowerami normalnymi. Znaczy, mam na myśli takimi, że już się nimi opatrzyłem i nie robią na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia, ale wtedy, a ponieważ były to rowery czasowe, no to rzeczywiście robiły one na mnie duże wrażenie. Zwłaszcza, że jeden z kolegów przyjechał rowerem bezpośrednio z chyba Gdyni, jeśli dobrze pamiętam. Więc rower miał obładowany sakwami na cały weekend. Więc to też robiło na mnie dodatkowe wrażenie i patrzyłem z pełnym podziwem, jak można się zapakować na, na taki rower i ile takich fajnych sakw można mieć w rowerze przyczepionym. I to w dodatku były te takie sakwy typowo bike packingowe. To nie były sakwy, które odstawały gdzieś po bokach, e, zamocowane na, jakieś, na, na jakichś stelażach, na bagażnikach. Tylko to były takie sakwy rzeczywiście przyczepiane bezpośrednio do ramy roweru i to wyglądało wszystko bardzo tak, no, profesjonalnie powiedziałbym. A jednym z lokatorów był Tomek WCK Kaczmarek. Jeśli znacie historię Tomka, to wiecie na pewno, że w zeszłym roku podczas przygotowań do... Jednego z wyścigów w Tatrach uległ dosyć poważnemu wypadkowi. Na szczęście Tomek miewa się coraz lepiej. Ze szpitala wyszedł już pewien czas temu. Teraz bardzo mocno pracuje nad swoim ciałem. Wykonuje mnóstwo ćwiczeń, czyli ma rehabilitację. Ale. To, to jest człowiek, którego tak naprawdę nie poznałem zbyt dobrze, ale bardzo mocno zapadł mi w pamięci. Mm, ale to później się dowiecie dlaczego. Tak naprawdę dowiecie się o tym podczas opowieści z maratonu Pierścień Tysiąca Jezior. Przy tej okazji, jak już wspomniałem o Tomku, to jeśli mnie, Tomku, słuchasz, to wiedz, że bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam życzę tobie mnóstwo zdrowia i wracaj do, do pełnej sprawności jak najszybciej trzymam mocno za ciebie kciuki no bo nie wyobrażam sobie żebyśmy się jeszcze nie mogli spotkać na rowerach za czas pewien więc pracuj proszę nad sobą pamiętaj że są osoby które na ciebie czekają z którymi które chętnie się z tobą jeszcze spotkają no dobra, zjedliśmy śniadanie. <laughs> Pamiętam, że przygotowując się do śniadania też był mega tłok. Przestrzeń była dosyć mała. Tak, i właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że przeskoczyłem z piątku do soboty. No ale co mam wam powiedzieć, jak przecież spałem całą noc? No, dobra, poznałem dwóch kolegów, ale oni szybko się zmyli do spania. Więc ja też się szybko zmyłem do spania. I no, następnego dnia się obudziliśmy mniej więcej o podobnej porze i poszliśmy na śniadanie. Każdy w swoim tempie, każdy na swój sposób. I ja miałem zaplanowane śniadanie, takie, które wymagało tylko zalania wrzątkiem, bo to była owsianka. No i na wrzątek musiałem czekać dobre 20 minut, bo woda była grzana na gazie. Ludzi oczywiście dużo, więc zapotrzebowanie na ciepłą wodę było spore. Zwłaszcza, że poranek był rześki i wietrzny. Godzina ósma, jeszcze chwila, chwilę wcześniej była odprawa, bardzo krótka, i o godzinie ósmej, ósmej z minutami ruszyliśmy na trasę. Ruszyliśmy całą zgrają. Było nas tam chyba około 40 osób, może 50. Nie chcę dokładnie podawać w liczbach, bo nie ma to dużego znaczenia, ale orientacyjnie taka liczba mniej więcej była. No i jechaliśmy w kierunku do Lęborka. Do Lęborka wjechaliśmy wszyscy tak naprawdę w jednej dosyć dużej grupie. I przy wyjeździe z Lęborka w kierunku Kaszub, e, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. No, mieliśmy przejechane chyba za jakieś 40 km 40, może 50. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. E, pierwsza kawa, dla mnie akurat herbata, bo kawy w ogóle nie pijam. No, a tak się złożyło, że do automatu, który nalewał wrzątek, dopchałem się jako ostatni z całej naszej grupy. No, to niektórzy koledzy zdążyli już swoją kawę wypić, albo już kończyli, a ja dopiero co zaczynałem, jeszcze miałem wrzątek w kubku. No i wyobraźcie sobie, że wychodzę ze stacji benzynowej z gorącą herbatą, z napojem izotonicznym, i chyba z batonikiem. Nie zdążyłem nawet dobrze podejść do roweru, i widzę, że koledzy się już zbierają w dalszą trasę. No to ja się pytam: jedziecie już? A oni mi odpowiadają z takim pięknym uśmiechem: dogonisz nas. To myślę, tak, jasne. Ja was koni dogonię. Na pewno. Mhm. No a był to moment, w którym nie chciałem sobie pozwolić na to, żeby jechać zupełnie solo. Eee, nie miałem ze sobą nawigacji. Znaczy, miałem telefon, ale jeszcze nie miałem ogarniętego tematu takiego e, nawigowania. E, znałem tylko możliwości strawy, e, która nie jest bardzo przyjemna do nawigowania. Przynajmniej na tamten czas. Teraz od dwóch lat e, nie używam strawy do nawigowania, więc może się coś tam pozmieniało. No, więc, żeby nie zostać sam. Wypiłem dwa łyki tej świeżo zaparzonej gorącej herbaty. Pamiętam, że przykładając tą herbatę do ust, już czułem, że mnie parzy, a jeszcze nie dotykałem wody. Nie dotykałem płynu językiem. Więc, oczywiście, chcąc w ogóle cokolwiek się napić, to oczywiście poparzyłem sobie język. Zrobiłem dwa, wziąłem dwa małe łyki, resztę wyrzuciłem do kosza bardzo ubolewam nad tym szybko spakowałem do sakwy napój izotoniczny i batonik i pognałem za nimi a, jeszcze żeby było fajniej to jeszcze na tej stacji benzynowej podłączyłem sobie telefon do ładowania do powerbanka no bo korzystałem z każdej okazji, żeby telefon sobie podładować no więc było pięknie, zanim złożyłem tego powerbanka, zanim to wszystko schowałem do sakwy, no to kolejne cenne sekundy uciekały a koledzy już chę daleko, poza horyzontem. Wziąłem na ten rower, zacząłem ich gonić. Na szczęście wiedziałem, w którym kierunku z tego Lęborka trzeba wyjechać, bo też 2 kilometry dalej było rozwidlenie. Gdybym pojechał w prawo, a nie w lewo, to w ogóle bym zabłądził i mógłbym e, pomarzyć o dalszych przygodach. Na szczęście tamten fragment trasy jakoś kojarzyłem, chociażby z podróży samochodem w tych okolicach. No i trochę palcem po mapie też pojeździłem, przygotowując się do maratonu, więc mniej więcej wiedziałem co i jak. No i wyjazd z Lemborka jest pod Lekką Górkę. Ona nie jest stroma, ale ona się tam ciągnie parę dobrych kilometrów. Nie wiem dokładnie ile, na oko szacuję, że chyba z 6 kilometrów. Takiego równego podjazdu średnio około dałbym tam jakieś 3%. Może przesadzam. Pewnie jeśli słuchają mnie osoby znające tamte tereny, to pewnie mnie wyśmieją. Mm, ale nie znam dokładnie tych wartości. Nie przygotowywałem się tak merytorycznie, żeby wam podawać w szczegółach dokładnie, jakie są procenty nachylenia. Bo to nie o to chodzi w tej całej historii. W każdym razie goniłem kolegów z całych sił. Zrobiłem sobie niezły trening tempowy, taki prawie, że przy progu mleczanowym, żeby ich jak najszybciej dogonić, żeby ich nie zgubić. No i na szczęście udało mi się ich dogonić na wzniesieniu. I później już sobie jechaliśmy zupełnie spokojnie, swobodnie, bez zbytniej napinki, wszyscy w ładnej grupie. Tam oczywiście myśmy się trochę porozdzielali po drodze, więc to nie było tak, że jak ze startu wyjechaliśmy całą taką gromadą 40 czy 50 osób, to nie, nie, myśmy nie jechali całą trasę takim wielkim skupiskiem. Myśmy się tam podzielili na dwie, może trzy nawet grupki, ja jechałem w tej pierwszej grupce. No, i nas chyba było tam z 10, może 12 osób, dokładnie nie pamiętam, ale już takie przyjemne grono. Za dużo z kolegami nie rozmawiałem, a tak jak mówiłem, byłem skrajnym introwertykiem wówczas i nawiązywanie, podejmowanie rozmowy z innymi osobami było dla mnie bardzo trudne. Nawet nie wiedziałem po prostu jak rozmawiać, o co pytać. Byłem zupełnym żółtodziobem i w, i w ultrakolarstwie, i w ogóle w kolarstwie, więc było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Przełączyłem się po prostu na, na odbiór, na nasłuchiwanie. Więc pozostało mi tylko jechać, obserwować. Kurde, swoją drogą bardzo nie lubię tego określenia. Zwłaszcza jak odbieram rower z serwisów, Kiedy oddając rower do serwisu mówię, że przecieka płyn hamulcowy i hamulec nie działa do końca sprawnie. Odbieram rower i już widzę, że, że przetoczenie płynu hamulcowego nic nie pomogło i że jest jakiś, jakiś przeciek, że jest jakieś uszkodzenie stricte mechaniczne w klamce hamulcowej. Widzę, że klamka hamulcowa jest lekko spocona od płynu hamulcowego i mechanik mi mówi, no nic, no, jeździć, obserwować, zobaczymy co dalej. Ja bardzo to lubię. Naprawdę, jeśli słuchają mnie mechanicy rowerowi, to <ścoughs> naprawdę yy, nie lubię czegoś takiego i raczej unikajcie, bo, yy, bo może się okazać, że, że stracicie klienta za chwilę kolejnego. Więc jechałem i obserwowałem, ale nie to, co się dzieje z rowerem, tylko obserwowałem okolice, podziwiałem, zwiedzałem kaszuby z zupełnie innej strony. Bo poza tym, że mieszkam w trójmieście, to z trójmiasta nie pochodzę i kaszuby znam bardzo słabo, żeby nie powiedzieć, wca wcale. Ale pozwiedzałem te, te kaszuby na, na rowerze. Popatrzyłem trochę. Powalczyliśmy z wiatrem. Bo rzeczywiście od samego rana wiatr był dosyć silny, silny, umiarkowany. I oczywiście były momenty, że jechaliśmy z wiatrem i było super, ale były też momenty, że jechaliśmy bokiem do wiatru, czy nawet pod wiatr. No i wówczas, zwłaszcza pod wiatr, zdecydowanie wolniej nam się jechało. A pamiętam, był jeden taki odcinek, że jechaliśmy przez pola otwarta przestrzeń i ten wiatr rzeczywiście nas tam mocno nas mocno zmęczył. Tam dużo kilometrów, tam nie jechaliśmy pod ten wiatr, ale to było z jakieś 5-7 kilometrów takiego odcinku, że rzeczywiście no, cały czas czujesz, że wiatr napiera na ciebie z przodu i jedyne, co możesz zrobić, to nie tyle się poddawać, co zaakceptować tą sytuację, i przyjąć do wiadomości, że nie pojedziesz szybciej jak 20-22 na godzinę. Więc możecie sobie wyobrazić, jaki to, był, jaki to był upór tego wiatru i jak bardzo nam przeszkadzał. Później, oczywiście, były kolejne przystanki w kolejnych sklepach czy na stacjach benzynowych, ale sytuacja była już unormowana raczej nikt się nie wyrywał do przodu. Nie było sytuacji takich, żeby ktoś celowo chciał nas zgubić, zostawić, żeby porozdzielać. E, później gdzieś na którymś przystanku się dowiedziałem od pewnych kolegów, e, ta zabrzmiało to jakby to jakaś mafia była. Ja nie, nie, po prostu dowiedziałem się od kolegów, z którymi jechałem, że e, to pierwsze rozerwanie... To, ta, ich, ta, ta ucieczka grupy w, w Lęborku zaraz za stacją benzynową, miała na celu, żeby nas trochę rozszarpać, żebyśmy jechali w trochę mniejszych grupkach. A właściwie nie wiem, dlaczego tak chcieli zrobić. Mieli w tym jakiś swój ukryty cel, ukryty sens. Ja tego nie zrozumiałem i do dzisiaj tego nie rozumiem, ale nie będę na to tracić energii, bo to nie o to chodzi. Natomiast mówię to bardziej jako ciekawostka. I no nic, no jechaliśmy dalej. na. Teraz się zastanawiam, czy na. Znowu, czy, czy na moim blogu jest filmik z przejazdu przez tereny, w których w 2017 roku przeszła trąba powietrzna. Tam wiecie okoli, okolice miejscowości Rytel. No, nie jestem pewien teraz, czy na blogu jest ten film. Ale wydaje mi się, że na Instagramie chyba taki film wrzucałem. Nie mam teraz jak tego sprawdzić. Nie mam w tej chwili chwilowo dostępu do internetu, więc, więc nie sprawdzę tego. Ale tak sobie myślę, że w notatkach do odcinka. Napiszę. Sprawdzę to i, i wam napiszę. Jeśli będziecie mieli ochotę, to, to sobie zobaczycie. Bo rzeczywiście taki filmik nagrywałem. Tylko muszę sprawdzić, czy on faktycznie jest gdzieś w tej chwili udostępniony. No i tamte okolice oczywiście robią wrażenie do dzisiaj z tymi powalonymi drzewami. No, zrobiło to na mnie duże, duże wrażenie. A jeszcze większe wrażenie zrobiło na mnie to, jak jechaliśmy w takim e, radosnym peletoniku. E, chcąc, nie chcąc, obładowy, o, na o, obładowanych rowerach, no bo każdy z nas miał jakąś tam sakwę i trochę e, większy ciężar ze sobą wiozł. a bez jakiegoś dużego wysiłku jechaliśmy 45 na godzinę. E, no. To było związane tylko i wyłącznie z tym, że jechaliśmy z wiatrem i lekko pedałując byliśmy w stanie jechać z taką szybkością. Zbliżał się wieczór, czy może późne popołudnie, bo wieczór to może jeszcze za szybko, ale było późne popołudnie około godziny 17 i szukaliśmy jakiegoś miejsca, żeby zjeść jakiś porządny obiad. Znaleźliśmy takie miejsce. Restauracja w małej miejscowości kaszubskiej nas ugościła. Nasze 10 czy tam 12 osób, jak siedzieliśmy tam, no to wszyscy czekaliśmy na jedzenie łącznie półtorej godziny. Znaczy, już to jest czas z jedzeniem. Na miejscu w restauracji spędziliśmy półtorej godziny. No, bo po prostu kucharki nie były przygotowane na to, że tak duża ekipa rowerzystów przyjedzie na obiad i jeszcze będą głodni, więc musiały gotować na świeżo ziemniaki, no to oczywiście zajmowało trochę czasu. Zjedliśmy bardzo dobry obiad, kotlet schabowy, z ziemniakami, z surówką. Nie pamiętam, czy jakąś zupę jeszcze jadłem do tego, ale chyba tak, żeby, żeby nie czekać kolejnej godziny w głodzie. No, i pojechaliśmy dalej, i rzeczywiście, jak wyjechaliśmy z tego obiadu, to już się zrobiło troszkę ciemniej. Już słońce pomału szło do, do zachodu. No, i jak już się zaczęła taka szarówka, no, to połączaliśmy sobie lampki. I teraz jest bardzo ważna informacja dla osób, które jeżdżą na rowerach jeżdżą zwłaszcza w grupach na rowerach i w nocy. I to jest coś, czego się nauczyłem właśnie na, na tym ultramaratonie. E, pomimo tego, że nie było jeszcze całkowicie ciemno, to jadąc za osobą, która miała włączone światło mrugające, to musicie mi uwierzyć, że dosłownie po kilku minutach e, byłem rozdrażniony. Byłem jednocześnie rozdrażniony i zmęczony. To jest takie coś, wiecie, jak. E, jak y, sąsiad za ścianą puszcza muzykę i w pierwszej chwili mówisz sobie dobra, okej, okay, niech on tam sobie posłucha, chwilę się wyszaleje, zaraz pewnie zciszy. Ale po pięciu minutach ta muzyka coraz y, dalej, coraz głośniej robi łup, łup, łup. W twojej głowie robi się takie łup, łup, łup. Y, zwłaszcza jeśli to jest jakaś techniawka, której y, nie lubisz. Albo jakiś inny gatunek muzyczny, którego nie lubisz, nie trawisz, a ewidentnie świdruje Twój mózg, no to tak właśnie się czujesz jadąc za e, rowerzystą, który ma włączoną lampkę w trybie migającym. E, gdy już zapadała ciemność, zatrzymaliśmy się na krótkim postoju i jeden z doświadczonych e, ultrakolarzy powiedział do nas bardzo ważną rzecz. Powiedział tak: Słuchajcie, włączcie tylne lampki na światło stałe. Nie możecie mieć trybu mrugającego, bo od tego się zasypia. Jak powiedział, tak zrobiliśmy. I. Okej, okay, nie wiem, na ile faktycznej prawdy jest z tym zasypianiem. E... Może jest jakoś to udowodnione naukowo. Nie wiem, nie chcę w to wnikać. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że rzeczywiście światło ciągłe podczas jazdy grupowej jest znacznie przyjemniejsze dla oka osoby, która jedzie za, za takim oświetleniem. No, po prostu to światło nie świdruje mózgu. Można jechać znacznie przyjemniej, nawet jeśli to światło oślepia. Bo to jest osobna kwestia. Jeśli światło jest ustawione w taki sposób, że e, świeci lekko do góry i akurat trafia prosto w oczy i oślepia, to i tak jest jeszcze pikuś, bo do tego można przewyknąć, oczy się do tego przyzwyczają i mimo wszystko można jechać. Ale jeśli takie światło ciebie oślepia i jeszcze dodatkowo tobie mruga z częstotliwością 3 Hz, czyli 3 razy na sekundę. No, to naprawdę nie jest to nic przyjemnego. Dojechaliśmy tak do. No właśnie, powiedziałbym wam nazwę miejscowości, ale wypadła mi z głowy teraz. W każdym razie dojechaliśmy może nie tyle do miejscowości, co na stację benzynową na Orlenie. Zrobiliśmy postój. Myślę, która to była godzina, mogła to być godzina około 22, może 23. I było przeraźliwie zimno. To był jeden z tych wieczorów, kiedy było zimno, a wkurzałem się bardzo, bo dzień wcześniej siedzieliśmy przy ognisku, pogoda była przepiękna, było ciepło, wiecie, jak na kwietniowy wieczór przy ognisku temperatura około 15 stopni. W piątek, no to było bardzo przyjemnie, a w sobotę wieczorem o podobnej godzinie, no, my jednak marzliśmy, walczyliśmy z wiatrem, który cały czas wiał i to jeszcze od strony raczej północnej, czyli raczej zaciągał wilgoć i chłód z nadmorza, więc nie było to nic przyjemnego. Weszliśmy na stację benzynową, żeby się ogrzać, żeby coś zjeść. O ile mnie pamięć nie myli, to zjadłem hot doga i zjadłem jeszcze takie śniadanie w formie owsianki, czy płatków owsianych może. Płatki owsiane z jogurtem z jakąś konfiturą. Pomyślałem, że to może być fajne uzupełnienie jedzenia na, na dalszą część trasy. No I siedzieliśmy na tej stacji chyba z 20 minut może nawet i 30. Ogrzaliśmy się, podjedliśmy. Jak wyszedłem na dwór, jak ja wyszedłem na dwór i jak ja poczułem ten ziąb. jak ja się skuliłem w kulkę, jak ja się zacisnąłem, a nawet w tej chwili mam ciarki i dreszcze na ciele, bo sobie przypominam, jaki to był nieprzyjemny chód, i jak ja sobie pomyślałem, że ja mam teraz jechać jeszcze na rowerze i jeszcze pod wiatr w takich warunkach. To naprawdę nie było to nic przyjemnego. To był jeden z tych momentów, kiedy siedzisz, bo nie masz nic innego do zrobienia, bo Ci witki opadły i się naprawdę zaczynasz zastanawiać. Czy to jest naprawdę warte tego wysiłku, żeby żeby się tak męczyć to taka męka psychiczna, bo zobaczcie, że ja cały czas mówię o, o emocjach o tym co Podczas ultramaratonów siedzi w głowie. Ja nic nie mówię na temat bólu mięśni, bo mięśnie nie bolały. To nie jest takiego typu jazda, żeby nogi bolały, bo cały czas ciśniesz na maksa, bo się ścigasz. No to jest właśnie fenomen ultramaratonów, że tu jest charakter jazdy jest zupełnie inny. Nieznany z wyścigów kolarskich. No ale dobra przemogłem się przemogłem się, wsiadłem na ten rower cały drżąc, dygocąc, zęby strzękały myślałem, że pogubię zęby tak mocno mi szczęka latała, że naprawdę ciężko mi było już mówić to, to w ogóle zapomnij ale żeby jakkolwiek zapanować nad swoim ciałem naprawdę było przeraźliwie zimno no i jechaliśmy tak w nocy i dojeżdżając, czy zbliżając się do Wejherowa jadąc taką fajną boczną dróżką wysłaną gładkim świeżym asfaltem lekko pod górkę jechałem gdzieś z tyłu czy może na samym końcu naszej grupy i kolega dwa albo trzy rowery przed nami zgubił bidon Wziął bidon, napił się, chciał go wsadzić z powrotem do koszyczka, yy, źle go ułożył i bidon, bidon się wysmyknął i poleciał na, na asfalt. Yy, no to oczywiście naturalna reakcja osób, które jechały za nim. Pierwsze co to uniknąć najechania na bidon. I ja również to robiłem. Obserwowałem bidon i robiłem uniki kierownicą. Ale w tym samym momencie, jak już podniosłem głowę do góry, bo już wiedziałem, że bidon ominę, jak podniosłem głowę do góry, to widziałem, że kolega, który jechał przede mną, postanowił się uprzejmie zatrzymać, żeby podnieść ten bidon i dać koledze. Nie miałem w ogóle czasu na reakcję, żeby zahamować. Jedyne co mogłem zrobić, to podnieść jedną rękę, żeby zatrzymać się tą ręką na plecach kolegi. I tak też się stało. Na szczęście nie była duża prędkość, bo tak jak mówiłem, było pod górkę. Ale zatrzymałem się ręką na jego plecach. Ja się wyłożyłem na prawy bok. Położyłem się na plecy. A kolega chyba zdołał się utrzymać, bo nawet zdążył się jeszcze chwilę wcześniej wypiąć. No bo przecież się zatrzymywał, żeby podnieść bidon. Więc on chyba zdążył się wypiąć pedałem. Ja niestety nie zdążyłem się wypiąć. No i się położyłem. Na szczęście nic złego się nie stało. Jechaliśmy raczej z krajem drogi, więc nawet się nie położyłem tyle na asfalt, co na żwir, który był obok asfaltu. Więc nic złego się nie stało. Wypiałem się z roweru, który w tym momencie raczej leżał na mnie, niż ja na nim. Koledzy pomogli mi wstać, otrzepałem się z kurzu, sprawdziłem, że wszystko działa i mogliśmy jechać dalej. Dojechaliśmy do Weicherowa. Tam się zatrzymaliśmy na stacji benzynowej znowu, żeby się posilić. Była to około godziny drugiej, może trzeciej. Tak, coś koło tej, tej godziny. Generalnie ciemna, głucha noc. Tam się ogrzaliśmy. Znowu zjedliśmy coś ciepłego i wypiliśmy coś ciepłego. No i pojechaliśmy dalej przez. No nie chcę mówić, że to puszcza. Teraz nie chcę wyjść na niedouczonego. Natomiast przez taką e, krainę, którą nazywamy lokalnie Darżlubie. E, I no tak naprawdę, gdybym jechał tam sam, ja się bardzo cieszę, że jechałem tam z tą grupą. Gdybym jechał tam sam, ja nie miałem takiej nawigacji, żeby cały czas siebie nawigować, więc ja bym się tam zgubił. E, droga nie chcę mówić, że kręta, ale wiła się zakrętami lewo, prawo, wąski asfalt nowy, świeży asfalcik, szeroki na jeden samochód, ale ruchu nie było, więc całą trasę sobie mogliśmy przejechać całą szerokością drogi ale była troszeczkę zabrudzona, znaczy w takim sensie, że leżało sporo drobnych gałązek po bokach i na środku, więc, więc trzeba było uważać, żeby nie uszkodzić sprzętu. No i cały czas jechaliśmy delikatnie pod górkę. Nie było tego widać, no bo było, było ciemno, jechaliśmy, to była jazda przez las. E, więc też nie było widać dokładnie, jak ta droga się układa. No i musiałem zaufać kolegom, którzy jechali przede mną, mieli jeszcze mocniejsze oświetlenie niż ja, dobrze widzieli drogę i, no i też wiedzieli, jak jechać, bo ta droga też tam momentami się, e, się rozwidlała. Dojechaliśmy tą drogą do Pucka no, i pamiętam, że jeszcze kawałek przed Puckiem, teraz się zastanawiam, przed Puckiem czy za Puckiem? Chyba za Puckiem, w kierunku do Władysławowa, mijaliśmy stację benzynową i chodziło mi po głowie, żeby się na tej stacji zatrzymać, ale nie chciałem zostawiać grupy. No więc przejechaliśmy obok stacji benzynowej, i, i to była ostatnia stacja benzynowa na tej trasie, wyobraźcie sobie a do mety mieliśmy około 100 kilometrów. Dojeżdżaliśmy do zbiornika Żarnowieckiego. Najpierw mieliśmy zjazd z górki, rewelacyjny. Jak, tak jak krótko jeździłem na rowerze, tak jeszcze nie miałem okazji jechać takiego zjazdu, no Każdy, zwłaszcza początkujący, lubi zjazdy, bo nie trzeba się męczyć, a jest bardzo duża prędkość, jest wtedy duża euforia. Ale e, minusem było to, że byliśmy tam chwilę przed wschodem słońca. To było około godziny 4 rano. E, wilgoć panująca nad zbiornikiem żarnowieckim i nad e, całą roślinnością, która tam się powija w okolicy dała się tak we znaki w połączeniu z wilgocią powietrza i z chłodem powietrza, który tam panował, że to był znowu kolejny moment, w którym moja szczęka nie przestawała degotać i robiłem wszystko, żeby w jakikolwiek sposób utrzymać ciepło ciała. Było to ciężkie doświadczenie, było to trudne doświadczenie, ale było to doświadczenie, które było mi bardzo potrzebne, żeby zrozumieć, że dużo jeszcze nie wiem, że dużo jeszcze nie wiem, w kwestii ubioru, w kwestii przygotowania technicznego do jazdy w takich warunkach, a na termometrze były 4 stopnie. To kolega obok miał. Miał licznik z termometrem, mówił, że termometr pokazuje 4 stopnie, więc temperatura nie była jakaś skrajnie niska, było na plusie, było 4 stopnie, i nawet nie było wiatru, bo na szczęście w nocy wiatr ustał. Ale no, bardzo duża wilgotność potęgowała uczucie chłodu. Do tego jeszcze trzeba dodać to, że mieliśmy na sobie ciuchy noszone przez cały dzień. Przez całą noc, tak naprawdę, więc wilgoć, która się skumulowała w odzieży, też dodatkowo potęgowała uczucie chłodu. No i podjazd pod zbiornik żarnowiecki w kierunku gniewina. Jak się dowiedziałem, no tak, właściwie niedawno pół roku temu. Bo w okolicy, w Gniewinie jest rozgrywany co roku wyścig kolarski cyklo Gniewino i tam też w ramach od jednego odcinka trasy jest właśnie do pokonania taki podjazd. On ma tam średnio około 8-9% nachylenia i ciągnie się jakieś 700 czy 800 metrów. No ale właśnie niedawno się dowiedziałem, że podczas cyklu Gniewino ten podjazd jest pokonywany drogą techniczną, a nie drogą publiczną. I różnica jest taka, że na drodze technicznej yy, nachylenie jest yy, nieco łagodniejsze, a na drodze publicznej nachylenie dochodzi momentami według strawy, tak jak sprawdzałem, nawet do 12%. Więc wyobraźcie sobie, że masz, że, że masz w nogach 430 km ujechane jest godzina 430 i masz do przejechania odcinek 800 m ze średnim nachyleniem około no pewnie będzie tam te 8-9%, a w najbardziej krytycznych momentach około 12-13%. Jesteś dodatkowo obładowany sakwą pod siodełkiem, która swoje waży. Nie chcę mówić ile, ale orientacyjnie moja załadowana sakwa prawdopodobnie ważyła jakieś 5 kg. No i całe to zmęczenie. Na całe szczęście, no, tak naprawdę nie ma co oceniać, bo to nie chodzi o to, że teraz trzeba pokazać, jakim się jest bohaterem, że się to podjechało. Nie schodząc z roweru, a widziałem, że koledzy schodzą z roweru. Nie wszyscy, ale były osoby, które z roweru schodziły, bo już nie dawały rady. No, ja nie chcę się przechwalać, ale mam wielki ubaw, wielką zacierz, wielką radość z tego, że jednak ten podjazd udało mi się podjechać bez schodzenia z roweru. A tutaj mi też pomogła nauka techniki pokonywania podjazdów podczas treningów. Na spinningu. Treningi typowo siłowe na niewielkiej kadencji i takie naprawdę przepychanie, siłowe przepychanie roweru z nogi na nogę. Jak już wjechałem na szczyt tej górki, to nie chciałem się zatrzymywać. Wiedziałem, że ten kwas mlekowy, który gdzieś tam się nagromadził w mięśniach, muszę jak najszybciej go rozpracować, więc na szczycie górki. Wstałem z siodełka, w korbach jeszcze trochę podkręciłem tempo, trochę się rozpędziłem, i później już na płaskim, delikatnie, bardzo delikatnie wytracając prędkość, pedałowałem na wyższej kadencji, żeby rzeczywiście ten kwas mlekowy rozprowadzić. No i do mety mieliśmy tam te 70 km faktycznie. Nasza grupa na tym podjeździe się bardzo mocno już podzieliła. Ja też już nie miałem co za bardzo się zatrzymywać i czekać na innych. Drogę mniej więcej znałem, bo wydawała się być prosta. Przez jakąś chwilę jechałem w tandemie z jednym z kolegów. No i okazało się, że też pobłądziliśmy to znaczy, nie skręciliśmy w tą odnogę, w którą powinniśmy skręcić. Pojechaliśmy dalej inną drogą. Kolega szybko zweryfikował na nawigacji, że właściwie to nie ma sensu, żeby się cofać. Bo też się nie zorientowaliśmy od razu. Kolega się zorientował, że nie ma się co cofać, że przejedziemy 4 km tą drogą. Ona biegła prawie, że równolegle do drogi, którą powinni byliśmy jechać. I później była droga boczna, w którą mogliśmy skręcić w prawo i wrócić z powrotem na trasę, którą mieliśmy jechać. Więc troszeczkę drogi nadłożyliśmy, ale wróciliśmy na szlak główny trasy i nie powodowało to jakichś konsekwencji, na przykład niezaliczenia przejechania ultramaratonu, bo tak naprawdę, pomimo tego, że przez jakiś tam krótki fragment jechaliśmy inną drogą, to po pierwsze wróciliśmy na trasę główną, a po drugie nie skróciliśmy w ten sposób trasy, tylko właściwie to przejechaliśmy parę kilometrów więcej. No i. Wówczas znowuż jechaliśmy w cztery osoby, bo przez to, że nadłożyliśmy trochę drogi, to gdzieś tam się spotkaliśmy jeszcze z, z dwiema osobami. Chwilę jechaliśmy razem we czwórkę, ale widziałem, że koledzy na już na niewielkich podjazdach już, już nie mają siły, zostają w tyle, a na płaskim, na zmianach nie dawali z siebie nic. A też nie lubię takiego męczenia samego siebie, że kurczę, chcę jechać swoim tempem, widzę, że, że, że ktoś nie daje rady, widzę, że dużo już nie zostało, więc po prostu uznałem, że to jest ten moment, kiedy trzeba pojechać na, na solo yy, i dojechać do mety. I tak też się stało, że do tej mety dojechałem i muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dojeżdżając do mety nie było obok mnie nikogo innego, bo. Nie wiem, czy bym się odblokował. Nie wiem, czy bym się odważył na taki wylew emocji. A przez to, że byłem sam, może nawet i dobrze, że nie zorientowałem się, że mogę to nagrać. Bo pewnie gdybym chciał to nagrać, to wyszłoby to znowu nienaturalnie i w jakiś sposób wymuszony. Ale jak już sobie zdałem sprawę z tego, że do mety mi zostały jakieś chyba 4 kilometry, no to ja wiedziałem, że do tej mety dojadę, i wtedy do mnie dotarło. Wtedy do mnie dotarło to, co ja zrobiłem, to, czego ja dokonałem. E, powtarzałem sobie w głowie, że to jest coś po prostu. E, no, widzicie, nawet teraz ciężko jest mi e, jakoś ładnie to Wam opowiedzieć, e, bo w, no, miałem rollercoaster e, emocji. Od euforii, z wielkim uśmiechem, z wielką radością, były okrzyki, były okrzyki takie triumfalne. Było zdumienie, było śpiewanie, znowu były krzyki, było przekrzykiwanie. Tak jak wiecie, tak jak przejeżdżacie przez linię mety na najważniejszym dla Was wyścigu, jesteście pierwsi, podnosicie ręce w gest triumfu, krzyczycie, jesteście pełni energii, wariujecie po prostu z tego, co się dzieje, a za chwilę. E, przychodzi kolejna emocja, która, e, która powoduje, że z oczu płyną łzy. E, była radość przez łzy, śmiech przez łzy, e, łzy przez śmiech. No, pełny przekrój wszystkich emocji. E, ciarki przez całe ciało. Drżenie całego ciała i pełne takie katarzis, można było powiedzieć. Poczułem, że przeżywam pewnego rodzaju katarzis pewnego rodzaju oczyszczenie siebie z tych wszystkich emocji, które kumulowały się w moim organizmie przez bardzo długi czas. To były emocje, prawdopodobnie, które znalazły ujście w końcu, znalazły ujście ze swojego, z mojego organizmu, e, które się nagromadziły, zakładam, że pewnie przez kilka ostatnich lat. I wtedy też do mnie zaczęło docierać, dlaczego ja mm, podjąłem próbę podnoszenia sobie takich granic podnoszenia poprzeczki i, 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 i robienia takich rzeczy, które mogłyby się wydawać nieosiągalne. No właśnie dlatego, właśnie dlatego, żeby przeżywać tego rodzaju Qardzis. Pewnie na tamten czas była to dla mnie jakaś jedyna metoda na to, żeby, żeby pobyć ze samym sobą. Wiecie, taka pewnie jakaś technika psychologiczna żeby pobyć ze samym sobą, e, wsłuchać się w głąb swojego ciała i zrozumieć, e, co się w tym ciele znajduje i dać ujście tym emocjom. I właśnie z tymi emocjami zostawiam was, bo do mety dojechałem. Tak wyglądał, e, ta, tak wyglądał mój pierwszy ultramaraton, wyprawka kaszubska. Przejechałem ją w czasie 24 godzin i 30 minut. Tam 27 minut było na liczniku, a zanim poszedłem do, do biura i się e, podpisałem na karcie e, finishera, to już było 30 czy nawet 32 minuty. Ale tam nie będziemy się spierać o 5 minut w te czy we w te na no, 24 godziny z małym tam ogonkiem. Przejechałem 500. 11 km, czy umownie było 510 km, na liczniku miałem 512 czy 514. No, znowu nie będziemy się bić o, o parę kilometrów w te czy we w gdzie w nogach było przejechane grubo ponad, znaczy grubo no na pewno 500 km ujechane było. E polecam wam yy, polecam wam spróbować uważam, że, że naprawdę warto jeśli chcecie sprawdzić na ile was stać na ile stać wasz organizm, waszą psychikę, jeśli chcecie pobyć z samym sobą, bo jest w pewnym momencie taki moment, że przełącza się wasz organizm na y, takie bezwie, be, bezwiedne kręcenie, nie myślicie o tym, że trzeba pedałować bo wiecie jak to jest, pierwsze parę kilometrów to człowiek wsiada na ten rower i na pewno myśli o tym, kurde mam do przejechania 500 km, kurde jak ja to to zrobię, no nie? Jest pewnie coś takiego. Znaczy, ja tak miałem. Wy pewnie macie, czy, czy będziecie mieli podobnie, jeśli spróbujecie tego typu e, imprezy. Ale gwarantuję wam, że po, po paru, może po parunastu kilometrach, czy po paru dziesięciu, to jest kwestia bardzo indywidualna. Organizm się przełącza na takie naturalne pedałowanie, na taki automat. Po prostu. Po prostu organizm pedałuje, a ty już o tym nie myślisz. Ty po prostu zaczynasz oglądać, podziwiać widoki. Jesteś samym sobą, swoimi myślami. Masz czas na to, żeby, żeby zagłębić się w swój organizm. Oczywiście skupiając się cały czas na drodze. To jest może jedyny taki minus, bo już chciałem to porównywać trochę do. No, do takiego wyciszania się, do medytacji, ale to nie do końca jest to. Natomiast efekty uważam, że, że są podobne, że można sobie w głowie pewne rzeczy poukładać. W kolejnym odcinku przewiduję, że pewnie Wam nagram kolejne doświadczenia z ultramaratonu, i byłby to pierścień Tysiąca Jezior chyba że w międzyczasie wyskoczymy jakiś inny równie ciekawy odcinek, równie ciekawy temat, to się z wami na pewno podzielę. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Notatki do odcinka są dostępne na stronie długiedystansrowerem.pl. Ukośnik podcast Ukośnik 12. Pamiętajcie proszę, że ja ten podcast tworzę z pasji do sportu, a moją misją jest dzielić się wiedzą z innymi. A ponieważ tę wiedzę macie całkowicie za darmo, to jedyne o co Was proszę: zostawcie ocenę i wystawcie opinię, recenzję na Apple Podcasts. Im więcej otrzymam tam ocen, tym no, będę mógł trafić do, do kolejnych osób ze swoim przekazem. Może uda mi się kogoś kolejnego zarazić jazdą na rowerze, nawet niekoniecznie tą długodystansową. A jeśli którykolwiek z odcinków uważasz za wartościowy, powiedz o nim choć jednej osobie z twojego otoczenia, że podcast i blog Długi Dystans Rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Znajdziecie mnie na Instagramie i Facebooku jako Seba On Bike. No i oczywiście na stronie długidystansrowerem.pl. Zapraszam i zachęcam was wszystkich do, do kontaktu, do pisania wiadomości. Dajcie znać, czy wam się podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z mojego studia nagrań i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!